Cześć Wam, generalnie nie przepadam za rozwiązaniami technologicznymi, które możemy zaobserwować w Fordzie, ale chciałem Wam pokazać jedną taką mechaniczną, fajną ciekawostkę. Nie wiem czy to wymyślił Ford, czy akurat wymyślili to Japończycy, bo to jest silnik 1.6 duratek 100 koni, który powstał przy współpracy Yamaha, <laughs> także ja bym bardziej Japończyków o to podejrzewał. Zobaczcie, tutaj mamy odmę, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej i jak prześledzimy sobie ten przewód, on sobie idzie tu, 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 tu i idzie sobie tutaj. Wchodzi nam do puszki filtra powietrza. <laughs> Jak sobie podniesiemy puszkę filtra powietrza, osłonę do góry, jest filtr powietrza, i byśmy pomyśleli tak, no bez sensu podawać mgłę olejową razem z jakąś tam wilgocią tutaj przed filtr powietrza. Przecież on się zaraz zaciapie, jeżeli tutaj będzie. Jakiś większy, yy, większy rzut tego oleju. Ale Japończyki, czy też Ford, w co wątpię wymyślili coś takiego. Zobaczcie, tutaj idzie sobie tam giełka olejowa, tu jest taka taki filterek jakiś, taka gąbeczka, przez co na tej gąbeczce może sobie. Ta mgła olejowa, o, trochę postrzępiona. Na tej gąbeczce może sobie ta mgła olejowa osiadać, na niej się skraplać, czy też wsiąkać w nią. Jeżeli jest jej za dużo, to zobaczcie, jeżeli by było tego oleju za dużo, to tutaj on sobie tym wyjściem wyjdzie, tutaj nie wiem, czy to będziecie widzieli dokładnie, tutaj znajduje się dziurka, i sobie wtedy olej spłynie. Jest to rozwiązanie na pewno. Nie nowoczesne, nowoczesne pod względem ekologicznym, i teraz w życiu nikt by nie pozwolił, żeby tak to zrobić, żeby olej gdzieś tam mógł spłynąć na dół. Dlaczego to jest ważny temat i dlaczego uważam, że to jest rozwiązane fajnie technologicznie? Bo w większości teraz odmy są zrobione tak, że tutaj tym przewodem ta mgła olejowa z wilgocią leciało, leciałaby mniej więcej tutaj, czyli gdzieś do dolotu. Leciałaby, tu nie ma turbo, ale wle, wlatywałaby do dolotu i przed turbo, przez co nam się w samochodzie tworzy nagar. Ja o tym nagrałem ostatnio odcinek, niedługo wyjdzie na moim kanale. Pokazuję Wam oil catch tanka, czyli taki przyrząd, który podłączamy z jednej strony do odmy, Tutaj znajduje się ten przyrząd. On jest takim zbiorniczkiem, gdzie będzie się osadzał nasz olej, i dalej dopiero sobie pójdzie do, do lotu. Czyste już powietrze ograniczy to nam ilość po prostu tego nagaru, który się zbiera zarówno w nowych benzynach z bezpośrednim wtryskiem, jak i w dieslach. Ale też oil catch tanka, czyli no, separator oleju, używamy w samochodach sportowych. Dobra. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do lajkowania. Będzie więcej mechaniki, więcej tam fajnych rzeczy o samochodach. Także trzymajcie się, na nareczka.